pierwszej kolejności pogratulować tej inicjatywy. Oczywiście zauważyłem ostatnio, że wszystko co dobre, co dzieje się w województwie małopolskim, to się dzieje w Wieliczce i to chyba tylko powód do pogratulowania i do dumy dla, zarówno dla mieszkańców, ale jak i dla inicjatorów tego przedsięwzięcia, które na pewno wpisze się doskonale w tą profilaktykę w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, o której ostatnio wszyscy dużo mówimy. Układ komunikacyjny miasteczka składa się z sieci jezdni o długości 683 metry 20 cm. Jezdni manewrowej wraz ze zjazdem publicznym długości 39 metrów i 70 cm. Ścieżek rowerowych długości 84 metrów 30 cm. Chodników długości 233 metrów 90 cm. Na tym polegała sztuka, żeby stworzyć miasteczko, które będzie miało wiele po prostu trudności takich, tak aby było łatwiej później na drogach.